Trzeci z kolei, no niesamowite uczucie. Bardzo radosna chwila. Co prawda to uczucie jednak jest trochę inne niż jak wygrywaliśmy tu pierwszy raz, bo to był w ogóle wtedy pierwszy nasz wygrany rajd w karierze, więc trochę jednak to jest inaczej. Oczywiście radość nie jest mniejsza, myślę, że nie będzie aż takiej imprezy jak wtedy, bo wtedy to też było zakończenie sezonu. No, jeśli chodzi o sam rajd, no to ogólnie trzymaliśmy cały czas jakiś tempo, raz lepsze, raz trochę gorsze, ale cały czas wjechaliśmy w miarę równo i bez błędów, oprócz tego oczywiście dzisiejszego drugiego odcinka, gdzie straciliśmy no, sporo sekund. Myślę, że nie wiem, muszę na kamerze zobaczyć, ale myślę, że to może być około 20 sekund nawet, bo uderzyliśmy nawet nie na samym zdarzeniu, ale później na tym, że nie byłem w stanie jechać tak jak bym chciał, bo nie słyszałem niczego w interkomie, bo urwała się z tyłu płyta, szurała po asfalcie, także było dużo chaosu w samochodzie i nerwówki. No, postawiło nas to do pionu, bo z 22 sekund się zrobiło 15, potem kolejne 10 straciliśmy i... No ale jesteśmy tu, jesteśmy na pierwszym miejscu i to nas cieszy. Łukasz Hataj i Piotr Wasz po raz trzeci triumfują w rajdzie Dolnośląskim.